Szczęśliwa. Ósemka. O nie! Czy nie? Czy nie? Za późno kochać się. Czy nie? Czy nie? Nie warto słuchać się. Czy nie? Czy nie? Nie wolno kochać się. O nie! O nie! Nie szukaj więcej, nie! Cześć, witamy wszystkich widzów Szczęśliwej Ósemki. Mamy dziś dla Was niespodziankę, a jaką, to powie Wam Maciek. Oczywiście, tak jak obiecaliśmy, jeździmy po różnych ciekawych miejscach w naszym kraju, a dzisiaj zawitaliśmy w mieście, którego najbardziej charakterystycznym punktem jest ten oto grzybek. Czy już wiecie? Jest to Ciechocinek, miejsce, gdzie wypoczywa mnóstwo Polaków. Ja mam nadzieję, że razem z nami udacie się w muzyczną podróż po tym mieście. Że mogę dać ci słowo, nie musisz martwić się, bo ja zabiorę cię ze sobą. Będziesz ze mną w dzień i w nocy, będę patrzył w twoje oczy, będę widział w nich pogodę albo deszcz. Na.
te dni obchodzi nas, dwoje nas. I nieważna jest pogoda, może nawet lać. Jesteś ty, jestem ja, jest wakacji i czas. I nie dziwi cię to, dobrze wiesz jak jest. Kiedy jesteś ze mną ty, może sobie padać deszcz. Bez kasy i bez słońca dobrze z tobą mi, bo pogoda w twoich oczach to jest to. A my jesteśmy na spacerze. Chodzimy sobie po tym Ciechocinku, podziwiamy przede wszystkim ogrom zabytków. A jeżeli już mówimy o zabytkach i o pomnikach kultury, to warto wspomnieć o naszych pomnikach muzycznych, czyli o piosenkach, które powstały mniej więcej w tym czasie, kiedy i rodził się nasz program. Już zachodzi słońce. Czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz?
W Ciechocinku wypoczywa mnóstwo rodzin, a jeśli rodzina, to oczywiście z dziećmi. Im więcej rodzin, tym więcej dzieci, a tych dzieci gdzie nie spojrzeć. Tam dziecko, tu dziecko, tu dziecko. I moim zdaniem, Dagmara, najlepiej te dzieci zająć jest dobrą piosenką. Tak, piosenką Ti Marii dla dzieci. Bardzo mnie zmęczył spacer, więc poprosiłam Maćka, żebyśmy na chwilę usiedli. Mieliśmy straszny problem ze znalezieniem ławeczki. Ale bowiem w Ciechocinku, żeby usiąść, to trzeba zarezerwować ławeczkę w okolicach lutego albo najlepiej karnawału w styczniu. No, myśmy nie zarezerwowali, ale dzięki uprzejmości wczasowiczów siedzimy. I teraz Dagmaro? Piszecie do nas bardzo dużo listów. Są w nich prośby o informacje na temat różnych zespołów, o tym, gdzie koncertują, gdzie można się z nimi bawić i gdzie można się z nimi spotkać. A my mamy dla Was taką informację, że już niedługo będziemy również i o tym szczegółowo mówić. Jeśli już mowa o listach, to warto by wspomnieć, że są najróżniejsze. Na przykład nasza fanka Marzena przysłała mi list, w którym napisała dosie wszystkich bardziej znanych zespołów z polskiej muzyki tanecznej, na przykład Play & Mixa, Boysów. Ja myślę, że Marzenę, ponieważ natrudziła się okrutnie, to jest wielki list, naprawdę. Trzeba nagrodzić. Tak, nagrodzimy. Albo zaprosimy ją do naszego programu. Oczywiście. Przeboju szczęśliwej ósemki. Krążyły plotki, że pracownicy Radia Mazowsze to sami harlejowcy. No i wydało się wreszcie, widzicie, ja na swoim Harleju i dzisiejszy program jest dla nas, chłopaki.
Na miejscu 8 nowość Boys i Boys Mix na liście przeboju Szczęśliwej ósemki. Czy to źle, że chcę pokochać cię? Czy to źle, że świat zakręci się? Czy to źle, że ciebie mam przed oczami cały czas? Tutaj trenują przyszłe sławy torów wyścigowych. O, nie są takie sławy wyścigów jak ja, bo ja zdobywam Grand Prix. A na miejscu 7 niestety jeszcze nie Grand Prix, Markus i Letnie Rytmy. A chłopaki z Milano tak się zebrali, że w tym tygodniu awansowali na miejsce 6 ze swoją piosenką Wszyscy Razem. Wszyscy razem ciepłe kraje wyruszamy tam, gdzie dziewczyny już czekają pod cieniami pal. Romantyczne białe plaże już wołają nas, wyruszamy wszyscy razem, przyszedł czas. A na tym miejscu bez zmian jest. W tym tygodniu zespołem na piątkę jest Klasik i jeszcze dzień najwyżej dwa. Jeszcze dzień najwyżej dwa, wszystko się odmieni, nie odnajdziesz w swoich snach zimy i jesieni. Komar mnie właśnie ugryzł w tej chwili, jak widzieliście, a na miejscu 4 tak a propos, Mr. Lowa i dla ciebie zrobię wszystko. Dla ciebie zrobię wszystko, zabiorę cię. Ósemka. Wydaje mi się, że lista przebojów Szczęśliwej ósemki w tym tygodniu jest jedną z najbardziej stałych list w jej historii. Bowiem cała pierwsza trójka jest bez zmian, a rozpoczynają miejsce 3, Buenos Aires i Więcej Chcę. A na miejscu 2 na pewno najbardziej stała kobieta pod słońcem, a na pewno najbardziej stała na liście przebojów. Tia Maria i Mickey Mouse ze swoim przebojem dla dzieciaków. Mała myszka Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, tańczy sobie Mickey Mouse, tak jak ty i ja. Mała myszka Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, tańczy sobie Mickey Mouse, tak jak ty i ja. Komary na pewno nie za bardzo lubią Harleyowców, ale wy na pewno lubicie Denisa, bowiem umieściliście jego piosenkę Ty, po prostu Ty w tym tygodniu na miejscu 1. Teraz jesteś mą radością znów, serca płynie ta melodia znów. Chciałbym śpiewać ją co dzień, co noc. Ci wspaniali mężczyźni na swych wspaniałych maszynach za mną cały czas trenują, stąd te bardzo dziwne, ale jakże odlotowo odgłosy. A wy możecie oglądać listę przebojów Szczęśliwą i ósemki jak zwykle w niedzielne przedpołudnie, a głosować na nią dzwoniąc pod numer telefonu do Radia Mazowsze 95,8 FM, telefon 751 1110 kierunkowy do Warszawy 022. A my zobaczymy się już za tydzień. Na razie. Lista przebojów Szczęśliwej ósemki. Ostatnio ogłosiłam konkurs na hit lata 99. Przyszło już do nas mnóstwo zgłoszeń, zarówno do radia, jak i do naszego programu. No i cóż, wypada w tym momencie przedstawić pierwszą trójkę tych, którzy będą ubiegać się o tytuł przeboju lata. Uśmiechnij się, nie chcę więcej, chwilę wiem, nie chcę więcej. Nie wiem jak to robisz, ale wciąż zadziwiasz mnie. Uśmiechnij się, nie chcę więcej, chwilę wiem, nie chcę więcej.
A za nami chyba najbardziej słynna i najstarsza ciechocińska kawiarnia. Tutaj codziennie odbywają się różnego rodzaju imprezy. Ludzie bawią się. Dają sobie uściski, całuski i pozdrowienia. To co, to i my będziemy pozdrawiać. Ja jak zwykle. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Mazowsze 95 i 8 FM. Zbliżamy się do końca naszego programu. Tak, chodziliśmy, zwiedzaliśmy, aż mi się szpilki zdarły całe. Mnie nie, bo nie mam szpilek. Na drugi raz też nie będę ich zakładał. No to cóż, kochani, żegnamy się w takim razie do przyszłej niedzieli. Zapraszamy Was za tydzień. A obiecujemy, będzie co oglądać. Cześć! Wszystko zrozumiałem, że naprawdę ciebie nigdy nie kochałem. Wiem, więc nie przejmuj się kolego. Wrzuć na luz, nie zrozumiesz nigdy tego. Stań na chwilę.